Hej, witam Was 31 lipca, półmetek wakacji. Za chwilę interwały miesięczne zostaną zamknięte. Przypomnę w tym miejscu, że warto obejrzeć świece miesięczne, jak się pozamykały na praktycznie wszystkich rynkach, które Was interesują. Godzina 6:30, czyli bardzo wcześnie, czy stosunkowo wcześnie, dla niektórych nie wcześnie. Dla niektó niektórych wstają normalnie o tej porze. Inni jeszcze są w środku nocy. Jest 6:30, postanowiłem dzisiaj wcześniej przygotować dla Was nagranie, potem spadam, korzystać z dobrej pogody. A w dzisiejszym nagraniu moja strategia handlowa na XRP w tle dobrze trzymającego się bitcoina, czyli zrobimy sobie analizę XRP i zajrzymy do bitcoina. A zatem zapraszam do dzisiejszej analizy, zaczynamy. Dobra, jak wiecie, ja jestem zwolennikiem kryptowaluty XRP. Tak jak to ostatnio Karol też powiedział, że być może dlatego, że chcę być trochę z reguły, jestem na przekór większości uczestników rynku i w ogóle większości. Więc, jeżeli większość hejtuje XRP za jego niedoskonałości, to ja dopatrywał się będę tam swoich okazji. To takie podejście fundamentalne. A jeśli chodzi o wykres, to nie wiem czy wiecie, ale w ostatnim czasie trochę mnie wystraszyło zachowanie XRP i w tym miejscu, dokładnie tutaj, przy cenie około 44 centy postanowiłem zredukować swoje zakupy o 50%, czyli, czyli po prostu najprościej rzecz ujmując sprzedałem 50% wszystkiego i wszystkich XRP, które posiadam i co się stało? No stało się to, że jak tylko to zrobiłem cena jeszcze na chwilę spadła. Po czym powędrowała do góry. I ja się cieszę, bo mogłem wyjść ze wszystkiego, a zredukowałem tylko pozycję w obawie o ryzyko, które powstało. I ktoś by powiedział: Jurek, no to zobacz, cena rośnie, tak fajnie zaczęła wzrastać, a ty masz mniej XRP. Nie boli mnie to zupełnie. Zaraz wam powiem dlaczego. Przede wszystkim dlatego, może inaczej, najpierw co się dzieje w tej, w tej chwili w XRP? XRP w tych swoich wzrostach trafiło w miejsce, w którym zbudowało formację spadków, czytelną formację spadków, bądź co bądź, i zetknęło się z linią trendu, długoterminową linią trendu spadkowego, która jest prowadzona niemalże od początku notowań w szczytach, ale w tej chwili obserwujemy, jak Tygodniowy ubiegły tydzień zamknął się pod linią prawidłowo do reakcji spadkowej, choć w wyższym interwale jest jeszcze zapas mocy do wzrostów. Ale w tym tygodniu jest szansa na zamknięcie nad linią, czyli mamy szansę na przebicie. A jeśli cena przebije tę linię trendu, dodam też, że wybije wierzchołek wcześniejszy i pokona opór zbudowany na tym wierzchołku, czyli to są trzy elementy. Które gdyby trend spadkowy miał być utrzymywany, powinny zadziałać spadkami. Jeżeli cena to przebije i zamknie się nad tak, jak to dzisiaj wygląda, to jest to bardzo dobry sygnał do dalszych wzrostów na XRP. To tak krótkoterminowo od razu Wam powiem. Tak, czyli dzisiaj XRP kosztuje 65 centów. Fajny wynik, fajny wynik. Hmm. A długoterminowe wzrosty są możliwe. Ja przypomnę tylko jeszcze w XRP, że jestem zwolennikiem tego waloru, ponieważ cały praktycznie 2022 rok, właściwie 2022-2023, czyli od połowy 2022 roku, a tak od czerwca 2022 roku do wiosny, czyli do marca 2024, te żółte linie wskazywały na bardzo dużo zakupy XRP. Tutaj ktoś bardzo dużo kupował. I to była też podstawa do tego, żebym ja ten rynek zaczął również kupować. Kupowałem go razem z nimi tutaj już, może nie w pierwszych partiach, ale w drugich, trzecich. A to co się działo w ostatnim czasie, to była, ja to nazywałem, obrona zakupów. Widzicie tutaj co on to? To była obrona zakupów. Ta analiza też stoi tutaj już od dawna. I wspominałem, że jeżeli tutaj ktoś dużo kupował wcześniej, czy nie wiem, nazwijmy go jakimś szejkiem. Niech to będzie jakiś szejk, który dużo kupował, to on nie będzie chciał pozwolić na to, żeby ta żółta strefa została trwale pokonana. Jak widzicie, ona została naruszona, co wzbudziło we mnie obawy. Ale był to typowy false break, czyli cena wyszła na chwilę i dynamicznie wróciła. Okej. Okay. Zrobili mi false break. Z moim depozytem również, ale to nic. Jakoś specjalnie mnie to nie martwi. Wiem co się wydarzyło. Wiem jaka jest strategia. Wiem też, że ten trend tu lokalny, on nadal nadal jeszcze jest spadkowy. Zobaczcie. Nadal jeszcze jest spadkowy. Mamy coraz niższe dołki. Ok, do tego zaraz przejdziemy. Mamy tutaj szczyt, szczyt, szczyt. I póki co jeszcze szczyt. Dopiero pokonanie tych wierzchołków będzie mogło powiedzieć, że ten trend, na który teraz patrzymy od lipca 23 roku, został złamany. Na razie jeszcze nie został. Dołek. 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 Więc to nie jest tak, że ja uważam, że stało się coś złego, że zredukowałem. Nie stało się. Przede wszystkim dlatego, że tu jeszcze sprawa nie jest do końca wygrana. Czekamy na pokonanie 74 centów, jeżeli to się stanie, to będzie luks. Ale muszę wam powiedzieć też, że jest plan od dawna na wykresie, który zakłada skrupulatne i konsekwentne postępowanie na wypadek każdy, czyli na wypadek zarówno wzrostów, jak i spadków. Teraz porozmawiamy o postępowaniu na wypadek. Wzrostów, no, bo spadki to jest w miarę jasne. Jeżeli cena by się pogłębiała, to ja bym się ewakuował w 100% w tej przestrzeni. Praktycznie można powiedzieć, żeby straty, bo zakupy spotowe, jak widzicie, w dużej części były w okolicach 40-50 centów. Ale jest plan długoterminowy na przyłączanie się. Zwróćcie uwagę, że dla wielu uczestników rynku XRP w tej przestrzeni jest w konsolidacji. Czyli, czyli długiej konsolidacji, już kilkuletniej konsolidacji. Ta konsolidacja trochę przypomina konsolidację na kryptowalucie Link. Popatrzcie, nie wiem, czy pamiętacie tę konsolidację. Ta konsolidacja, z pozorem nazywana konsolidacją, była akumulacja, czyli, czyli duże zakupy. Ok, Link. Co przyniosły te duże zakupy na wykresie? Może ja wykres oczyszczę, Zobaczcie, to były te duże zakupy. Przyniosły wzrosty. Być może teraz dostaniemy korektę i przyniosą kolejne wzrosty. Ale wróćmy do XRP. To zaczyna wyglądać podobnie. I jaki jest plan handlowy na XRP? Mam zredukowaną pozycję o 50%, ale mam też strukturę impulsu pierwszego fali pierwszej i pierwszą falę korekty zwaną A. Dla tych struktur czekam na narysowanie się fali B i C. I może to zająć długo, nie wiem ile to zajmie. Teraz zastanawiam, będę się zastanawiał, czy fala B poradzi sobie z wybiciem tego wierzchołka, o którym przed chwilą Wam mówiłem, który jest strategiczne dla ostatniego trendu. Dopiero po jego pokonaniu będę mógł powiedzieć, że to zdecydowanie jest fala B. Na razie sobie tylko taką hipotezę snuję, że może to jest fala B. Wyjście ponad te szczyty powie mi: OK, to jest fala B. Potem będę obserwował, dokąd fala B dotarła. Czy udało jej się pokonać ten szczyt? Szczyt z 90 centów który był notowany w lipcu 2023 roku, czy nie uda się może tak być, i może być tak, może pokonać lub nie pokonać. Natomiast w zależności od tego, gdzie się skończy fala B, czy pod szczytem, czy nad szczytem, będę czekał na falę C. Osobiście wolałbym, żeby skończyło się pod szczytem, bo wtedy fali C będę szukał w tej przestrzeni, którą tutaj już mam narysowaną, czyli pomiędzy 50 a 62 centy, jeżeli cena natomiast wyjdzie nad szczyt, no, fala C może się kończyć trochę wyżej. Tak czy inaczej, bez względu na to, czy skończy się tu, czy wyżej, tam w tym czasie, w tym miejscu na wykresie będą zlokalizowane moje największe zakupy. I zwróćcie uwagę, że ten układ zakupowy, on się zaczął kreować w czerwcu 2022 roku, swój szczyt miał w lipcu 2023 roku. Być może swój dołek miał w czerwcu 2024 roku, a kiedy będzie moje żółte C2? Nie wiem. Może w czerwcu 2025 roku? Nie wiem. Natomiast wiem, co musi się wydarzyć, żebym powiedział: OK, teraz bardzo mocno inwestuję w XRP, ponieważ cały ten cykl akumulacyjny się wyczerpał. Dostałem czytelną korektę, po której chcę dołączyć do dalszych wzrostów. Więc plan handlowy na XRP jest. To nie jest tak, że to, że ja zredukowałem tutaj w obawie o rozbicie scenariusza pozycję o 50%, to nie wiem, może. A może Jurek się gubi, nie wie, co się dzieje na wykresie, wie doskonale i nawet nie żałuję tej redukcji, ponieważ w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i miejscu ja wejdę w to dość istotnie. Więc spokojnie plan handlowy jest. Gdyby ktoś przez chwilę chociaż pomyślał, że być może zgubiłem się na wykresie. XRP to tak nie jest. A jak to wygląda na tle Bitcoina? Co robi Bitcoin w tej chwili? Bitcoin, uwaga, zaczniemy dzisiaj od najniższego interwału. W M15 ze szczytu przy 70 tysiącach dolarów, czyli taki psychologiczny opór zanurkował dość dynamicznie w Poniedziałek 29 lipca do 66 tysięcy dolarów, czyli zanotował spadek o 5%. Jedynie, zobaczcie, dzisiaj taki spadek kilka tysięcy dolarów to jest. To co, tylko 5% dla, dla fanatyków rynków krypto. Co to jest 5%? Po czym trend zwolnił? Wyraźnie zwolnił. Trafił w taki kanał spadkowy, który możemy sobie w taki sposób tutaj naszkicować. O, coś w tym stylu. I to spowolnienie trwa. Nie ukrywam, że próbuję zatrzymać ten spadek i łapać potencjalne wzrosty na razie z niepowodzeniem. To znaczy w dniu wczorajszym otwierałem pozycję long w tym miejscu i zostałem wybity i dzisiaj już rano o 6 otwierałem pozycję long w tym miejscu i już zostałem wybity i... Jeśli te dwie próby zakończyły się moim handlowym niepowodzeniem, to na razie nie będę ponawiał nie będę ponawiał wejść, Poczekam na rozwój wydarzeń, ponieważ było to dopiero połowiczne zajmowanie pozycji końcowe, a właściwie to właściwe zajmowanie pozycji byłoby wtedy, kiedy Bitcoin wybiłby się z tego kanału, wybijając wcześniejsze wierzchołki. Zacząłby go testować, robiąc korekta. To byłoby właściwe podejście do tego, żeby handlować go do góry, i może się to jeszcze wydarzy, ale na razie ja tego nie wiem. Muszę to obserwować. Więc w tej chwili wchodzę w stan obserwacji ceny, a wszystko to pod układ, w ogóle skąd ten handel się wziął wszystko to pod układ handlowy który teraz zwiększamy interwał z 15 na H4. Który buduje się, kształtuje na wykresie od lipca 2024 roku, dokładnie od 4 lipca, czyli właściwie miesiąc lipiec wakacyjny. W miesiącu lipcu wakacyjnym Bitcoin zbudował, już dzisiaj możemy o tym śmiało powiedzieć, zbudował bardzo czytelny impuls pięciofalowy wzrostowy. Taki ruch, po wykonanej za plecami, większą interwał nadzienny, korekcie trójfalowej, Trzy fale w dół, to jest ta korekta od marca do, do lipca, i dostajemy pięciofalowy impuls. To jest dobry sygnał pozytywny, wzrostowy. Ten ruch również na razie nie złamał trendu. I tutaj też zobaczcie, że nie udało się pokonać ani linii trendu, ani wierzchołków. Ja też nie ukrywam, że to miejsce było take profitem dla struktur handlu ze struktur wewnętrznych moich ale mimo wszystko to, że się te dwie rzeczy kumulują, czyli mamy trzy fale w dół, pięć fal do góry, podpowiada mi, że może być próba ataku na szczyt i na ATH. I ja w tej próbie ataku będę brał udział, właściwie już biorę udział, bo, bo cofam się do H4, bo moje analizy w ostatnim czasie zakładały wzrosty i te wzrosty się udawały, czyli były wzrosty stąd po wybicie szczytu sukces, Potem wzrosty stąd po wybicie szczytu sukces, drugi. I teraz była kolejna próba, na razie zakończona porażką, stąd po wybicie szczytu, jest porażka. I może być tak, że ta porażka w tym lokalnym trendzie zwiastuje nam wykonanie trójfalowej korekty dla tych pięciu fal wzrostowych, czyli może się okazać, że teraz ta strefa lokalna nie zadziała. W zamian za co dostaniemy ruch korekcyjny dla całego tego wzrostu, czyli wzrost był z 53 okolic do 70. Zostanie skorygowany korektą jakąś ABC, przez to, że cena spotkała się tutaj właśnie z tymi oporami, które, które były take profitem jednocześnie. I po tej korekcie ABC nastąpi kolejna próba ataku do góry. I ja ten atak będę chciał wykonywać oczywiście w handlu futures, ale zastanowię się jeszcze, rozpatrzę, czy nie wrócić częścią depozytu, które miałem przeznaczone na zakupy z niższych stref, a nie zostały one osiągnięte. To jest odległa przyszłość, na razie nie będę jeszcze o, o tym dokładnie mówił, będę o tym dokładnie mówił, kiedy to się wydarzy. Handel Futures natomiast będę realizował, pod warunkiem, że ta korekta, jeżeli się pojawi, na co liczę, no bo na razie wiele na to wskazuje, że może się pojawić, będzie czytelna. To jest warunek. Jeżeli ta korekta będzie dla mnie czytelna, rozpoznam ją, zweryfikuję, ocenię, powiem o, to jest to. To na jej końcu, czyli po falice, podejmę decyzję o handlu do góry. No i miejmy nadzieję, że to się powiedzie. Lub też jeśli zostanie to rozbite, czyli na przykład byłaby korekta, byłaby czytelna, tak jak teraz, a wybite zostaną stop lossy, no to rezygnuję z handlu up i obserwuję, bo być może okaże się, że jednak cały ten misterny plan szlak trafi. A teraz wróćmy na chwilę do najwyższych interwałów, czyli nawet miesięczny, skasujemy wykres. Przypominam, że moja decyzja o wyjściu z bitcoina, sprzedaży, realizacji zysków, uwaga, z dołków z jesieni 2022 roku, była na podstawie tej oto formacji spadkowej w interwale miesięcznym, która się pojawiła po wybiciu szczytu, można powiedzieć, tuż na, no właśnie kiedy ona się zamknęła. Marzec, kwiecień, czyli na początku maja. Właściwie podczas majówki już oceniałem sytuację, że to jest formacja. Świece, które od tego momentu powstały na wykresie, czyli świeca majowa, czerwcowa i jeszcze nie zamknięta, lipcowa, jutro będzie zamknięta, tak? Dzisiaj jest jeszcze nie zamknięta. One stanowią o swego rodzaju niepewności, ponieważ ani nie zamknęły się pod formacją, potwierdzając, że. Chcą realizować formację co do zasady, czyli spadki, ani żadna z nich przez 3 miesiące nie zamknęła się nad formacją, potwierdzając, że ta formacja jest nieważna i została zanegowana, więc jest tutaj spora niepewność. Ta niepewność kreuje wykres jako korektę jako korektę. Czyli zwróćcie uwagę, że to, co tu się odbywa. Niektórzy będą mówili, że to jest flaga i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu korekta. Ta korekta dla wcześniejszego ruchu impulsowego ma większe prawdopodobieństwo zakończenia się wybiciem, wybiciem szczytu niż wybiciem dołka impulsu. Ta korekta jest stosunkowo płytka na razie. Ona nie osiągnęła poziomów, które dla mnie byłyby satysfakcjonujące. Ale może być jeszcze tutaj tak, że cena na przykład wybije szczyt zgodnie z zachowaniem pokorekcyjnym i tak jak tu cena wybiła szczyt, nie udaje się na przykład zamknąć nad, a wróci dynamicznie pod, po czym będzie chciała skierować się pod ostatnie dołki. Czyli tu jeszcze przed nami mogą być naprawdę ciekawe scenariusze, prawda możemy dostać szczyt, dołek i dopiero na przykład podnoszenie się. Więc to jest naprawdę wakacyjny czas dla Bitcoina, gdyby ktoś poszedł na wakacje od razu w maju, tutaj, czyli po, po tej formacji spadkowej, poszedł sobie na wakacje, już był trzeci miesiąc wa na wakacjach, to by nic nie stracił za bardzo. To po prostu przesiedział sobie w, w, dobrym, w dobrym miejscu i w dobrym... Zresztą ja już o tym wcześniej mówiłem, że to jest, że, że ten układ korekcyjny, no to, to jest czas na wakacje dla Bitcoina. I tyle. A długoterminowe perspektywy, przypomnę. Wyglądają w sposób następujący. Target wzrostowy dla BTC, który ja chciałbym zobaczyć, to jest przestrzeń pomiędzy 84,600 a 112. To jest taki target, który moim zdaniem powinien zakończyć cały ten swing przed kolejną korektą wyższego rzędu, czyli korektą, która miała miejsce tutaj w 2022 roku ten zakres się powtórzy, on się powinien powtórzyć i ja jestem zdania, że on się powtórzy, gdy cena trafi w te przestrzenie. To będzie bardzo dobry znak dla mojego przyszłego handlu, ponieważ ja będę chciał być u jej podstawy, tej korekty. Jest jeszcze opcja, która wskazuje na wielu, a na praktycznie wszystkich giełdach taki wspólny punkt o wartości 135 równo tysięcy dolarów, ale on metodologicznie jest słaby. On, no jego moc polega tylko na tym, że on się bardzo dobrze synchronizuje we wszystkich giełdach, we wszystkich rynkach. Metodologicznie jest to słabszy zasięg niż ta żółta strefa. Wydaje mi się, że to ta żółta strefa będzie kluczowa. No i cały czas rozchodzi się o to, czy, czy, czy to teraz cena do niej podąży. Tak? Tutaj na przykład Karl uważa, że to może być właśnie teraz, to, to już może być ten ruch, czyli, czyli zobaczcie te, skasuję rysunki, Czyli po tym trójfalowym zejściu, teraz cena po, pociągnie pod te 86 tysięcy dolarów do tej żółtej strefy. Być może, być może to jest ten ruch. Tak, to może być ten ruch, i oto przyłączenie do tego, do tego trendu będę chciał ewentualnie walczyć po te 86 tysięcy. Natomiast z perspektywy długoterminowej, spotowej, to no, jeżeli tam gdzieś będziemy szukać zakończenia tego, tego swingu. To w moim handlu, no powiedzmy kilkuletnim, ostatnim, większość, która była do wzięcia, została wzięta. Zostało jeszcze kawałek. Ale dość ryzykowny kawałek i ryzykowny, poparty chciwością, no bo ja chętnie bym wziął nawet ten mniejszy kawałek, gdyby cena chciała chociaż zaliczyć 50 tysięcy. Gdyby cena najpierw zaliczała 50 tysięcy, to ja bym chętnie ten kawałek wziął jeszcze. Ale. Na razie tak nie jest, więc jestem bez bitcoina i jestem bez zakupów. Wszystko co robię jest przemyślane, poparte strategią, zbudowane na odpowiednim zarządzaniu kapitałem i wyzbyte emocji związanych z psychiką, która no, przeszkadza, nie pomaga, tylko przeszkadza w handlu. Więc jeśli jest cisza z mojej strony i się nie odzywam, to tylko i wyłącznie dlatego, że postępuje z zasadą, która mówi, że trader 98% czasu czeka. Taka praca. Trzeba czekać. I tym akcentem kończę dzisiejsze nagranie. Mam nadzieję, że się podobało, było bardziej merytorycznie i treściwie niż w ubiegłym tygodniu. Krótko zwięźle i na temat. Trzymajcie się, cześć.